Cześć! Dziś w takim krótkim tutorialu chciałabym Wam pokazać podstawy szydełka, czyli jak zrobić łańcuszek, słupek i półsłupek. Zostańcie ze mną. Ok, zaczniemy od wykonania łańcuszka i najpierw musimy wykonać pętelkę. Tu znajduje się koniec mojej nitki. Owijam ją wokół palców, przekładam na szydełko i zaciskam. I teraz tak, będziemy pracować tą nitką, która odchodzi do kłębka. Owijam nitkę szydełkiem i przekładam. I tak powstało pierwsze oczko. Jeszcze raz. Zawijam, przekładam, zawijam, przekładam. I w ten sposób powstają nam oczka łańcuszka. Ok, teraz czas na słupki. Będę się wbijała w czwarte oczko. Owijam nitkę wokół szydełka, wbijam się w oczko łańcuszka. Przeciągam nitkę. Nawijam i przeciągam przez pierwsze dwie nitki znajdujące się na szydełku. Zostają dwie nitki. Owijam szydełko nitką i przeciągam przez dwie nitki. Na szydełku zostaje jedna nitka. Jeszcze raz. Owijam nitkę, wbijam się w oczko łańcuszka. Przeciągam nitkę, owijam szydełko nitką i przekładam przez pierwsze dwa oczka, które znajdują się na szydełku. Owijam jeszcze raz i przeciągam przez pozostałe dwa oczka na szydełku. I tak robię do końca łańcuszka. Przerobiłam cały rząd słupkami i teraz kolejny rząd również chciałabym wykonać słupkami. Żeby zacząć kolejny rząd, wykonuję 3 oczka łańcuszka, czyli w ten sposób. Przekręcam robótkę i będę się wkuwała w pierwsze oczko. Przerabiam normalnie słupki jak w pierwszym rzędzie, w ten sposób. Kolejny rząd chcę wykonać półsłupkami. Żeby zacząć, muszę wykonać 2 oczka łańcuszka. Obracam robótkę. I różnica między półsłupkiem a słupkiem jest taka, że teraz nie owijam szydełka nitką, od razu wbijam się w pierwsze oczko i wtedy przeciągam nitkę. Owijam nitkę szydełko i przeciągam. Jeszcze raz. Wkuwam się, zabieram nitkę, owijam i przeciągam. I w ten sposób robimy półsłupki. I to są właśnie podstawy szydełka. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki!